Siemano, tutaj Stefan Bąk. Witam Was w kolejnym odcinku z Daily. No i witam Was, kolejny już odcinek. Dzisiaj już ósmy odcinek. No i jak w tytule, przejdźmy do konkretu, więc mamy konto na TikToku. Tutaj aktualnie mamy, mój ekran telefonu i teraz będziemy zakładać konto na TikToku. To jest ten. Nie miałem konta na TikToku. Kiedyś chyba jeszcze miałem jakieś Musical.ly. Uznałem, że zainstaluję ten na głównym telefonie, bo i tak czy siak służby, czy to jakieś FBI, czy jakiś Google, i tak wie o mnie tyle, że... O, i się ścięło. Już. Optymalizuję szybkość. Dobra, to teraz tak. Rejestrujmy się w TikToku za pomocą... Nie jestem tutaj zalogowany, więc za pomocą tego, kiedy masz urodziny. Dobra, mamy to. Czy nie mamy dźwięku? Chyba nie ma dźwięku. Zacznijmy od edytowania profilu. Nie, dlaczego taka dziwna nazwa? Dobra, zrobiliśmy już tutaj wszystko na TikToku. Wyłączył się on. Ale jak wam pokażę tutaj, został dodany Instagram. Został dodany także YouTube. Nie widać Instagram, YouTube. Biografię, nie wiem co napisać w biografii. Może skopiuję tytuł z YouTube'a, w sensie opis. Czy chcieli stworzyć dzisiaj coś? Kliknę kompletnie. Bardzo śmieszne. Nie macie audio. Niestety nie wiem, jak ogarnąć tutaj audio sobie. Ale tutaj wam chciałem pokazać pomysł, który miałem. A pomysł był taki, żeby użyć tego do filmu. O ty szmapo! I myślałem właśnie nad dwoma wariantami, czytaj, albo wziąć i zrobić. I teraz nie wiem, co zrobić, czy jakby odtworzyć pierwsze czy drugie. Bo albo mogę otworzyć Hurtiu i wiecie, tak że niby ten, albo mogę odtworzyć, albo ten typiarkę mogę odtworzyć. A no ta postanie przyłączyłem pokcza. Dobry streamer ze mną. No mogę mniej więcej otworzyć, coś takiego swojego wymyślić. A właśnie mogę tego ziomka otworzyć. No właśnie nie wiem, którą część filmu wykorzystać, bo już tutaj mówię, że będziemy chcieli, po pierwsze raczej to będziemy nagrywać tym telefonem, którym przechwytuję, a ja go szukam tutaj na biurku. Tym telefonem będziemy tutaj nagrywać, żeby jednak ten telefon będziemy kopać, bo go dostanę za darmo, więc wiecie. Szanujcie sprzęt, ale czymś to muszę nagrać, a tego telefonu trochę szkoda. I nas nie ma też drugi taki film ewentualnie. I tutaj musimy jakby odtworzyć drugą tą scenę, czyli ten unik jakby i wiecie, i cios. Tak poza tym, że to jest tak głównie niewykonane, to nie wiem, czy nie wezmę tej samej maski, tylko jakby bym wziął tą samą maskę, o tak powiem. Tylko że chodzi mi tutaj o budowanie jakby wizerunku, bo jak wiecie, to budowanie swojego wizerunku, jakby jednego wizerunku jest dosyć ważne, że na przykład ktoś ci kojarzy z czegoś tam. Tak jak na przykład kamerzysta miał swój biały worek z Gucci na głowie, czy coś takiego, to właśnie o to nam chodzi. Ja w ogóle tutaj powiem, że jeżeli chodzi o TikToka, to jakieś plany są przyszłościowe trochę. Tutaj wiecie, chcemy promować TikToka, chcemy się wybić na TikToku i też na pewno mamy plan w związku z tym, że będziemy tworzyć klubowy banger 2 na odcinku z Daily. Mieliśmy to tworzyć dzisiaj, ale tego jak widać nie robimy dzisiaj. Dzisiaj miałem też powiedzieć informację na temat epki, więc wam powiem w sumie informację na temat epki, ale to trochę później. Miałem to wam powiedzieć trochę później, ale powiem to teraz. I też z góry przepraszam za to, że w filmie są przestery. Wtrącę się właśnie tutaj dlatego, że zapomniałem o tym, więc jakby epka będzie się nazywać Wszystko i Nic. Na nie będzie intro, będzie właśnie świąteczny banger 2, który zapomniałem położyć tego na EG. Następnie będzie klubowy banger 2, będzie utwór, który usłyszycie, i będzie utwór Resident Peace VNT właśnie. I te wszystkie, i to będzie wszystko, cała epka.
taka dosyć krótka. To miała być na początku epka, miała być taką epką świąteczną, czyli tam takie świąteczne typowo jakieś rzeczy, no ale wywołało to w taką normalną epkę, a jest druga w nocy i ja to montuję i nie chcę mi się teraz ogarnieć, żeby nagrać coś. Z tego powodu, że kompletnie nie ogarnię edytora TikToka, no to nie będziemy nawet się próbować bawić w tym edytorze. Nagramy film sobie poprzez aparat, wrzucimy go do Vegasa, zmontujemy go w Vegasie wraz już z muzyką i po prostu to uploadujemy na TikToka. Najprawdopodobniej tak też będę robił większość moich TikToków, bo będzie to dla mnie jak najbardziej wygodne. Jakieś psy szczekają, jest północ, PogChamp i wywaliło mi po raz kolejny, więc pozdrawiamy Huawei'a, najlepsze telefony w Europie. Ten telefon ma 7 miesięcy. To jest po prostu, naprawdę jest taka tragedia, jak o to chodzi, ale to czasami się z tym telefonem nie da wytrzymać psychicznie. Oprócz telefonu, jedyna rzecz, jaką wyniosłem z salonu Orange, to jest depresja i problemy psychiczne, więc w ogóle kupno tego telefonu to była jedna wielka tragedia. Niestety, tak jak mówię, nie ogarnąłem sobie dźwięku z telefonu. Może poszukam sobie jakiegoś innego programu, ale teraz tak, sytuacja wygląda tak. Macie w sumie, poszukamy teraz trendów na TikToku, co jest popularne. Okej. Nie wiem, jak wam to... Dwa nuci, woda. Piesek 10-litrowy. Na pewno się szykujemy do szkoły. Jakaś piosenka amerykańska. Ała, to boli. To boli, jak to widzę. Nie wiem, to z nimi została minuta. Dobra, ja tyle sam pasy nakładam, a nie odchodzę do 6 klasy. Wow. Ej, to nieprawda, w sensie ja tak nie miałem. Ja chodziłem do 6 klasy, jeszcze wtedy zdałem, ale wtedy po pierwsze nie miałem plecaka 10-litrowego, a poza tym żaden uczeń klasy 6 szkoły podstawowej raczej nie ma 10-litrowego plecaka do szkoły. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to zdarzały się takie osoby, które miały nawalone tego żelu, jakby oni naraz używali co opakowanie za 10 zł. Nie mieli oni wysmarowanej koszulki tym, to też jest. A trzecia rzecz to nie miałem takiego problemu, że bardziej było na odwrót, że oni w ogóle nie przykali się dezodorantem i w tym momencie wybija północ i ja włączyłem sobie o 23, że mi się ekran robi czarno-biały i że tam jakieś blokady aplikacji są i między innymi właśnie TikTok został włączony na sen, więc co tutaj mamy? Czy to jest to, co ja myślę, że to jest, czy nie? Dobra, to jest... Dobra, mózg przeprany, jakieś mi okulary parują, to dlatego nie widziałem, myślałem, że to kondom, ale bo ja nie widziałem, okulary parują mi. O, widać było. Muszę w końcu pianką do golenia potraktować te oksy. W sumie to fajne, bo jakby często spotykamy się z tym, że osoby takie młode są dosyć nieodpowiedzialne, w sensie upubliczniają swój wizerunek, swoje dane osobowe i tak dalej w internecie, a ja przynajmniej widzę, że na TikToku raczej mało, coraz mniej jest dzieci, które upubliczniają swoje wizerunki w internecie, co mnie cieszy, bo jednak, kurczę, dzieciaki chronią swoją nie wiem, czy to jakby intencja, czy to jest jakiś trend, czy tak dalej, ale jeżeli chodzi o tutaj ochronę swojego wizerunku, to bardzo fajnie, że jakby dzieciaki o to dbają i po raz kolejny tego nie ukręcę, nie? Co tu? Frispotec z Majkiem Otrudo gdzieś na naszym śląskim zadupiu. Dobra, czyli musimy znaleźć ekipę Freeza i nagrać TikToka, jak oni wyjeżdżają z jakiegoś placu. Wiecie, ile chłop ma wyświetleń? 185 tysięcy lajków. Chłop ma... Co? Chłop ma 15 tysięcy followersów i nagle... Wystarczyło nagrać... Dobra, już wiem, w jaki sposób się wybić na TikToku. Wystarczy nagrać auto ekipy Freeza. To jest cały ten... Okej, okay, to jest cały przepis na sukces. A ej, to jest w jeden dzień. Jeszcze bardziej się przeraziłem. W jeden dzień 1,7 miliona wyświetleń, 1000 komentarzy i 185 tysięcy udostępnień. Jeden ze strażaków ma na sobie nową koszulkę z nowej kolekcji. Podostał, czy jakby ten patec tutaj pomachał? A Freeze? A Freeze nie pomachał, widzicie? Taki to jest... KW. O, tutaj jest. A ja mam proste hasło do Wi-Fi. A tak poza tym, to uważajcie z podawania hasła do Wi-Fi. Włączacie sobie coś takiego jak Wi-Fi dla gości i
powoli wszędzie te hasło dla gości. Bo później skończy się na tym, że będą wam ziomki przychodzić pod chatę, szczególnie jak mieszkacie w bloku. Ziomki będą wam przychodzić pod chatę i będą wam grać internet. I nie wiem, na przykład jakieś torrenty pobierać na laptopie czy coś. No i wtedy, kurde, nie będzie tak fajnie, co nie? Się nie kapniecie, dopiero ma za 5 lat ziomek powiedzie, a w ogóle to 5 lat temu ci kradłem internet pod blokiem. Uważajcie na takie rzeczy. Już wiemy, co trzeba robić na TikToku, aby być popularny, albo mieć jakieś viewsy, lajki. Ile chłop na przykład miał 250 tysięcy lajków, to było śmieszne jakieś 4 lata temu. To jest niesamowite w TikToku, to jest fenomen. 250 tysięcy lajków na takim TikToku. Patrz na to. 250 tysięcy lajków. 250 tysięcy lajków. To jest przerażające dla mnie trochę. Co tutaj dalej mam? Tutaj mam reklamę. 8 milionów wyświetleń. Uwaga. Lajków znaczy. Dobra, to jest akurat zasługuje na 8 milionów lajków, bo to jest kreatywne, to jest, ten ktoś musiał poświęcić czas i tak dalej, więc tutaj akurat uważam, że 8 milionów lajków jest ok, więc już wiemy, co jest popularne na TikToku, co trzeba robić, aby mieć wyświetlenia. Krótki poradnik, ja posiedziałem jakieś 15 minut na TikToku i już wiemy. Po pierwsze, musimy robić cringe'owe gówno. Po drugie, musimy robić memy sprzed 5 lat. Dlaczego memy sprzed 5 lat? Dlatego, że 10-letnie dzieci nie znają memów sprzed 5 lat, bo wtedy miały 5 lat. Więc nie zajmują już przed 5 lat, więc dla tych dzieci te memy będą śmieszne. Następnie trzeba robić cringe'owe gówno, memy sprzed 5 lat i popularnych youtuberów nagrywać. Na przykład ktoś tam nagrał, nie wiem, jakiś wersów, coś tam stała na uboczu i coś tam z bagietami gadała, to miał parę milionów viewsów. Wiecie, że najpopularniejsza tiktokerka w Polsce ma 5 milionów? 8 czy 10? Kiedyś coś patrzyłem tam, nie wiem. Na pewno wiem, że jakaś duża Kinga Sawczuk. Kinga Sawczuk, tak. Kompleksiara. Ona ma 5 milionów. Ona nie jest najpopularniejszą TikTokerką w Polsce, ale ma 5 milionów. No i to jest to. Takie tańczenie było generalnie popularne, jak ja patrzyłem, kiedy to jeszcze było Musical.ly, czy tak jakieś 3 lata temu. Dobra, mam ją. To jest Mary Jeleniewska. 10 milionów followersów. I to jest akurat... To naprawdę fajnie wygląda. Te filmy podobno nie są nagrywane tak długo. Podobno około 40 minut, ale... Transition to jest taki kozak. Jak ja widziałem coś zagranicznego, to akurat trzeba przyznać, że to wygląda po prostu zajebiście. Okej. Widzicie tutaj... Serio, w sensie... A tutaj tak się nie mógłby tego puścić, bo miał prawa autorskie, ale... To trzeba przyznać, że jak ja bym zobaczył taki film, jeżeli ja bym był szefem Allegro, to tak, no fajnie działka, zrobisz to. Tutaj oczywiście promocja Allegro, kolabos Allegro, Douglasy. Dobra, zaśmiałem się trochę, bo ja mam jakiś zepsuty humor, tak off topic. O to widziałem kiedyś. Wow. Naprawdę transition videos to są chyba moje ulubione na TikToku. No, ale na pewno fajnie byłoby kiedyś coś takiego zrealizować. Tylko wiem, że trzeba na tego czas, więc na pewno nie na daily. I w sumie to musiałbym ogarnąć, jak działa między TikTok i tak dalej. I powiedzmy zrozumieć tą platformę bardziej. Wiem mniej więcej, co jest popularne, więc teraz przejdźmy do tego, żeby nagrać coś. Bo jednak o to tutaj chodzi, zaczynamy naszą karierę na TikToku, więc teraz przydałby się nagrać. Tylko tak, będę musiał rozłożyć kołdrę, bo będę to nagrywa na parapecie, który jest tutaj. I będą się tutaj rozłożyć kołdrę, ponieważ jest 30 minut po północy, żeby jeżeli telefon będzie spadał, to żeby no po prostu nie robiło to żadnego hałasu, żeby to za cicho spadało na kołdrę. No i cóż, teraz idziemy nagrywać TikToka. Nie wiem, czy jest opóźnienie? Chyba nie, ale generalnie to na pewno jest opóźnienie na kamerze i dlatego też wejdziemy na dual kamerę, żebyście mogli widzieć mnie z dwóch perspektyw. I generalnie to tak, w tym momencie używam bezprzewodowego mikrofonu Easy Mic, który jest podłączony do telefonu. Ja w tym momencie widzicie, jestem tutaj i słyszycie mnie bardzo dobrze. Zapłaciłem za to 2 złote. 2 złote zapłaciłem, żeby mieć dostęp do premium, które nam oferuje nielimitowany dostęp, bo tak, tylko przez 3 minuty mógłbym coś mówić i... Ale w sumie Easy Mic'a muszę wyłączyć i teraz nie będzie sprzężenia. Tutaj mam jeden telefon, który będę nagrywał. Tutaj włączyłem drugi telefon, żeby móc mieć kamerę, żebyście widzieli tutaj z tej perspektywy. No ale niestety, jak widzicie, ale zacina ona. I tutaj jest trzeci telefon, którego wykorzystuję. Jest to telefon, który
którym właśnie obsługuje EasyMic'a, bo tak się nazywa ta aplikacja. I bardzo wam polecam w sumie, bo ja sobie, słuchajcie, w tym momencie przeczytałem też na mailu, że mogę ją za 2 godziny jeszcze zwrócić, więc sobie zwrócę ją i odzyskam te 2 złote. No a co? I witamy w Polsce. A później jak będę znowu potrzebował, to sobie znowu kupię. Bo nie wiadomo, czy tego będę potrzebował, czy nie. Ale jak nie będę potrzebował, to wiadomo, 2 złote. Za 2 złote to mam 1 Enercola. No właśnie, i tutaj duży mózg jest. Ale dobra, jest godzina 10 minut pierwsza. I teraz zacznę od tego, że muszę rozłożyć tutaj kołdrę. Albo będę musiał zamienić telefony, żeby to na tym był EasyMic. Więc tak też pewnie zrobię. Więc rozkładamy kołdrę i zamieniam telefony. Dobra, odpauzowałem w tym momencie. I chyba tak, są trochę ściny. W sensie jakieś ściny są. Więc ogólnie to jest pewnie problem jakiś z Wi-Fi. W sumie może być jakiś problem z Wi-Fi na tym telefonie, dlatego że antena GSM nie istnieje już w tym telefonie, bo właśnie została urwana. Więc dlatego też jest problem. Więc dlatego też audio jest opóźnione. Bo to już widzę na tych słuchach, że audio jest po prostu opóźnione względem wideo. No ale cóż, przynajmniej macie to audio i to audio jest głośne. A gadam sobie dosyć cicho, bo jest pierwsza w nocy i dlatego jest git. Więc teraz mam ze sobą kołdrę. Już trochę ciężko jak na jedną rękę. Więc ja sobie w tym momencie kładę. Po co mi kołdra? Dlatego, że jest pierwsza w nocy. I telefon będę kopał w prawą stronę. Po prawej stronie idealnie leży śmietnik. Więc także wsadzam swoją kołdrę do śmietnika. Więc teraz rozkładam tej kołdrę dookoła, żeby właśnie nam o to chodzi, żeby kiedy nam spadnie telefon, to żeby on nie robił aż takiego hałasu. I mam pomysł, żeby tutaj umieścić telefon. I to mi kompletnie nic nie daje. Więc ja teraz też będę musiał oczywiście odłożyć ten telefon. Więc sobie go odłożę na parapet, no i nagrywamy to. Ja sobie też także zdejmę oczywiście klapki. Tak w ogóle to miałem używać tutaj mikrofonu z Sławy, których używałem wczoraj, ale się okazuje, że one teraz kompletnie nie działały, gdzie wcześniej jeszcze działały. Skleję izolację, żeby one się jeszcze bardziej nie rozwaliły, żeby mi kolejne kabelki nie strzeliły. Nie wiem, czy to wina tych kabelków, które wyglądały na sprawne, czy jest to wina kabelków, tego jednego kabelka, którego próbowaliśmy naprawić. Za jakiś czas będę brał i tutaj mówił mniej więcej, co robię. Więc w tym momencie sobie zrobię parę testowych, powiedzmy, kopnięć. Ponagrywam sobie, żeby też nie było. Więc parę razy testowo sobie tutaj kopnę. A tak jak mówię, jest pierwsze w nocy, a jutro muszę wstać o 9.40. Jeszcze muszę przynajmniej 40% materiału teraz zmontować przed pójściem spać. Worek trzeba dobrze ustawić, bo to wiecie, pierwszy TikTok, więc trzeba dobre wrażenie zrobić. Pokażę, macie kolejne zdjęcie na Wikifit. Prawie się wyjebałem. Już tak nie ma polecieć. Musimy teraz przebudować konstrukcję. Bo o tym faktycznie pomyślałem, że ten telefon jednak to realnie poleci i nie poleci bardziej tu, tylko bardziej tam poleci. Tego nie przemyślałem i oczywiście uderzył potężnie o ziemię. Pewnie to było też fajnie słuchaj na majku. O kurwa, rzeczywiście! Bardziej się spodziewałem, że prędzej w ziemię niż w parapet. Ale przypomnę w parapet. Ała, kurwa, rzeczywiście. Dobra, coś mam nagrane. Wyszło nawet. Zobaczmy, czy wyszło na tyle, żeby móc to pójść na TikToka. Nie no, to totalnie musi być takie potężne. Musi mieć pewne takie potężne kopnięcie. To było takie p***a, ja bym taką wielką p***ą i kopnął coś. Tak jakbym się bał to kopnąć. A chcę pokazać, że jestem hardcorem i nie boję kopnąć telefonu. Sponsorem odcinka jest IKEA, która dostarczyła nam stojaki na telefon. IKEA.pl. Zamów online, bo nam kurwa IKEA zamknęli stacjonarne. Albo jestem z***ny, albo bycie TikTokerem jest ciężkim zawodem. Dobra, postanowiłem, że przebuduję troszeczkę, w sensie wiem, usunę stąd książkę, przesunę wszystkie. Ja jebę, nagrywanie się zatrzymało przy kopnięciu chyba. Zobaczmy, czy wyszło, czy nie wyszło. Powiem tak, wyszło, ale bym to powtórzył. Co powtórzył, już mam na tyle dużo surówki do montowania, no to zrobiłem rozgrzewkę sobie małą. Ale poza kamerami, więc teraz przejdźmy do tego, po raz kolejny dalej lecimy. Teraz po prostu mam przerwę, zrobiłem sobie rozgrzewkę i zobaczymy. Głównie nogi oczywiście rozciągnąłem najbardziej lewą i troszeczkę prawej, bo prawa też jakiś tam udział bierze ten mięsień. Właśnie ten mięsień bierze też udział w wymachu lewą nogą, więc wiecie, drawback, ale tak to działa. Albo ja przynajmniej coś źle robię i tego mięśnia używam wtedy też.
Ja pierdolę, nie w tą stronę ekranu kliknąłem i zatrzymałem nagrywanie, doparzając oponenta. Dobra, kurwa, prawie wyszło, że jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem, ile było tych prób, przynajmniej mógł się policzyć, ale mi się nie będzie pewnie chciał, dlatego że tyle czasu to będzie trwało. Uwaga, czy jest git? Dobra, chuj z tym, będzie git chyba. Miejmy taką nadzieję, że będzie git. Ile? 20 minut ponad, bo jest pierwsza 30, więc jakieś 40 minut nagrywałem z taką przerwą 10-minutową. Dobra, więc teraz mamy godzinę już 1:40, no i w tym momencie zajmujemy się już postprodukcją wideo, bo już mam je nagrane. Tutaj wam też je pokażę od razu. Tutaj wam ja to pokażę. Te parę błędów było. Tak wygląda finalnie. No, więc tak ona wygląda. Dobra, nie zapisujmy. Potrzebujemy dopasować właśnie do tej. Jest, dopasowujemy. W tym momencie wchodzimy tutaj clockwise'em. Nie, counterclockwise potrzebujemy obrócić. Audio się rozjechało, co nie? Audio się rozjechało potężnie. No niestety audio się po raz kolejny rozjechało. Więc teraz tak przycinamy. Dobra, przycinamy. Ja dupię, to nic nie widzę. Nie zapisujemy. To jest właśnie ten minus tego nawyku, cały czas klikanie kontrolera. Troszkę damy tak leciutko. Tyle pracy. 40 minut. Porały 40 minut po to, żeby zrobić tyle. 40 minut mi zajęło zrobienie tego. 40. I dodatkowo mamy jakieś godzinę surówki. Dobra, tu wytniemy trochę ten oddech. Teraz tak musimy wziąć i skustomujmy template. Teraz tak, frame size, albo czekajcie, tutaj zróbmy, bo ja widziałem coś takiego, że było napisane, jak chciałem uploadować. Tutaj jest rozdzielczość 720x1280, czyli musimy to wyrenderować w 1720x1280. Następnie tak, 30 klatkach. Czy będzie git wyglądać na przykład? Dobra, myślę, że jak na pierwszego TikToka będzie git. Dobra, uploadujemy mojego pierwszego TikToka. No to co, dobra, podpisujemy mój pierwszy TikTok. Opublikuj, tak o. Po prostu publikujemy tego TikToka. Uwaga, czas obejrzeć mojego pierwszego TikToka. Proszę państwa, tak powstał oto mój pierwszy TikTok. Nie wiem, czy dzisiaj coś będę dalej robił z TikTokiem, czy nie. Na pewno teraz to, co będę robił, to piłem Nergola, bo jest druga w nocy, a muszę zmontować przynajmniej tak z połowę filmu. Życzę wam miłego dnia. Ja sobie życzę miłej nocy. Ja jeszcze muszę się okąpać, faktycznie. I na 9:40 mam kartkówkę. To też jest fakt i to też jest problem. Ale dobra, zamiast sobie przedłużać, bo już mam chyba godzinę 10, dziękuję wam za oglądanie tego oto vloga. Muszę jeszcze zwrócić aplikację, tą, którą kupiłem. Dzięki za oglądanie. Do jutra.
tutaj bym zrobił jakieś ciekawe zakończenie, no ale nie od czasu i chęci. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.